Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich uczestników seminaria, kolejnego seminaria naukowego Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. Dzisiaj naszą pierwszą prelegentką jest profesor Justyna Kosakowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłosi ona wykład na temat tablic Littlewooda Richardsona oraz co one mówią o niezmienniczych podprzestrzeniach nilpotentnych operatorów liniowych. Prosimy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo widzą tutaj moją prezentację, bo ja nie wiem, co Państwo widzą. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi miło, że mogę wygłosić ten referat. I tak jak już tutaj Pani powiedziała, będę mówić o tym, co można odczytać z własności kombinatorycznych tablic Littlewooda-Richardsona we własnościach niezmienniczych podprzestrzeni niepotentnych operatorów liniowych. Postaram się powiedzieć o ostatnich wynikach mojej współpracy, głównie z Markusem Schmidt-Majerem z Florida Atlantic University, ale też pojawią się inni współautorzy. Zacznę od oznaczeń. K będzie zawsze oznaczało ciało. Nie zawsze ono musi być algebraicznie domknięte, natomiast gdy pojawi się geometria, to ono algebraicznie domknięte będzie musiało być. Greckimi literami alfa, beta, gamma będę oznaczać partycję. No i tutaj, gdy mamy partycję, to w takich kreskach pionowych oznaczamy jej wagę, czyli sumę wszystkich jej współczynników. Ważniejszym może oznaczeniem będzie to n beta. Tutaj Państwo widzą, to jest suma prosta takich modułów cyklicznych, kateto jest pierścień wielomianów o współczynnikach w ciele K jednej zmiennej T. To są moduły cykliczne KT podzielone przez ideał generowany przez T do potęgi beta i. Te beta i przebiegają te wszystkie współczynniki partycji. I takie KT moduły będę nazywać nilpotentnymi operatorami liniowymi. Umawiamy się, że partycji zerowej odpowiada moduł zerowy. Interesuje nas kategoria, którą będę oznaczać przez S alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma to są ustalone partycje. Obiektami tej kategorii są trójki N alfa, N beta. N alfa, N beta to są właśnie te niepotentne operatory liniowe, czyli KT moduły. Natomiast F jest homomorfizmem modułów, który jest monomorfizmem, działa z N alfa do N beta. No i ma tę własność, że kojądro jest izomorficzne z modułem N gamma. Takie są obiekty tej kategorii, która mnie interesuje. Natomiast morfizmy definiuje się w sposób naturalny, czyli, no co to znaczy? To jest para morfizmem z obiektu X, który tutaj jest trójką N alfa, N beta, F, do obiektu Y, który jest trójką N alfa, N beta, G. To jest para dwóch homomorfizmów modułów, KT modułów, K1, K2, no takich, że tutaj ten diagram, który Państwo widzą, jest diagramem przemiennym. Czy mamy morfizmy? Jak mamy morfizmy, to możemy mówić o izomorfizmach. Taki morfizm H jest izomorfizmem, gdy te oba homomorfizmy modułów są izomorfizmami. Możemy też w sposób naturalny zdefiniować sumy proste obiektów takiej kategorii. Po współrzędnych definiujemy taką sumę prostą. Dlaczego ta kategoria no, jest interesująca? Badanie tej kategorii historycznie chyba zaczęło się od Birkhoffa, który problem, o którym ja teraz będę mówić, sformułował dla P-grup abelowych. Natomiast tutaj w wersji dla podprzestrzeni niezmienniczych, ja jeszcze może nie powiedziałam, że taką trójkę n alfa, n beta, f będę nazywać podprzestrzenią niezmienniczą niepotentnego operatora liniowego. Czyli w wersji dla podprzestrzeni niezmienniczych ten problem Birkhoffa można sformułować w następujący sposób. Chcemy podać klasyfikację wszystkich obiektów kategorii S alfa beta gamma z dokładnością do izomorfizmu. Tak jak powiedziałam, Birkhoff to sformułował w języku P grup abelowych.
Coś już wiadomo na temat tej klasyfikacji, nawet bardzo dużo. Tutaj napisałam takie twierdzenie, które jest zbieraniną wyników autorów, których postarałam się tutaj w kolejności alfabetycznej wypisać. No, oni są odpowiedzialni za różne części tego twierdzenia. To twierdzenie akurat mówi o troszeczkę większej kategorii. Tutaj się definiuje bardzo podobnie obiekty, więcej tam wrzucamy obiektów, to jest obiekty tej kategorii SNM, NM to są liczby naturalne, N musi być mniejsze, bądź równe od M, a obiekty to są wszystkie obiekty kategorii S alfa, beta, gamma, gdzie waga partycji alfa jest równa N, a waga partycji beta jest równa M. I wtedy, gdy mamy takie, no morfizmy się analogicznie definiuje jak dla tych kategorii S alfa, beta, gamma. No i teraz ta kategoria SM jest skończonego typu reprezentacyjnego, za chwilę powiem, co to znaczy. Wtedy, gdy N jest mniejsze od 3, M jest mniejsze od 6 lub para NM jest równa 3, 6. Skończony typ reprezentacyjny. Ja mówiłam, że tam możemy sobie proste definiować w sposób naturalny. Te kategorie, o których ja mówię, mają własność króla Remarka-Schmidta. To mniej więcej oznacza tyle, że każdy obiekt możemy rozłożyć w sposób jednoznaczny na sumę prostą obiektów nierozkładalnych, czyli takich, których już na sumę prostą właściwych podobiektów rozłożyć nie możemy. I skończony typ reprezentacyjny w kategorii oznacza tyle, że mamy tylko skończenie wiele klas izomorfizmu nierozkładalnych obiektów. Więc w tych przypadkach, które tutaj widać, mamy skończenie wiele klas izomorfizmu nierozkładalnych obiektów w tej kategorii. Gdy para NM jest jedną z tych tutaj par 3, 7, 4, 6, 5, 6, 6, 6, to ta kategoria jest nieskończonego typu reprezentacyjnego, czyli mamy nieskończenie wiele klas izomorfizmu nierozkładalnych obiektów, natomiast one w pewien sposób są parametryzowalne, czyli jakoś nad nimi panujemy. Natomiast w pozostałych przypadkach, czyli no, tak naprawdę te pierwszy, drugi punkt, no, to są tam nieliczne tak naprawdę sytuacje, natomiast w większości pozostałych przypadkach ta kategoria jest dzika. Też tutaj nie będę mówić definicji dzikości, natomiast intuicyjnie to oznacza tyle, znaczy jak mamy kategorię dziką i weźmiemy dowolną skończenie wymiarową algebrę nad ciałem i kategorię modułów skończeń wymiarowych nad tą algebrą, to możemy w dobry sposób włożyć tę kategorię w kategorię dziką. Czyli to by oznaczało, gdybyśmy potrafili uklasyfikować klasy izomorfizmu nierozkładalnych obiektów i morfizmy pomiędzy tymi nierozkładalnymi obiektami, to by oznaczało tyle, że my potrafimy poklasyfikować wszystkie kategorie skończeń wymiarowych modułów nad wszystkimi skończeniami wymiarowymi algebrami. Więc ona uważa się, że no, taka klasyfikacyjne twierdzenia w kategoriach dzikich są no, beznadziejne. Więc ta kategoria te S alfa, beta, gamma no, są dosyć trudne, ale jednak coś tam próbujemy zdziałać. I teraz właśnie pojawiają się tablice Liefeld-Wieder-Richardsona, jeszcze bez definicji, ale definicja tablicy też się pojawia. Mianowicie mamy lata 60., koniec, no przełom w zasadzie 60., 70., kiedy pojawiło się takie twierdzenie Greene-Klein, to znaczy to było niezależnie, znaczy była jedna implikacja, za jedną implikację jest odpowiedzialny Green, za drugą Klein. No mamy taki obiekt tej kategorii, czyli dwa KT moduły N alfa, N beta monomorfizm z kojądrem izomorficznym z N gamma. No to taki obiekt daje nam ciąg dokładny modułów w kategorii KT modułów. I to twierdzenie mówi, że istnieje ciąg dokładny takich niepotentnych operatorów dokładnie wtedy, kiedy istnieje tablica Liefeld-Wieder-Richardsona. Czyli można powiedzieć, że w tej kategorii S alfa, beta, gamma istnieje obiekt wtedy tylko wtedy, gdy istnieje tablica Liefeld-Wieder-Richardsona typu alfa, beta, gamma. I tutaj właśnie to jest moment, kiedy tablice Liefeld-Wieder-Richardsona wchodzą do gry i możemy no jakoś wykorzystywać je do badania tych obiektów. Krótko przypomnę, co to jest tablica Liefeld-Wieder-Richardsona. Może na przykładzie będę ilustrować, czytać definicję, to niekoniecznie muszę. Mamy
trzy partycje zawsze nam są potrzebne, alfa, beta, gamma, więc tablicą Little'ego Richardsona typu alfa, beta, gamma nazywamy skośny diagram, no taki, że beta minus gamma, więc bierzemy partycję beta, ona jest największa, jej współczynniki dodają nam diagram Younga, akurat w kolumnach pisze liczbę kratek, więc pięć, mamy w pierwszej kolumnie 5 kratek, w drugiej kolumnie 4 kratki, tak jak nam partycja beta każe. Wycinamy z tej partycji diagram Younga, który odpowiada partycji gamma, to są te puste tutaj kratki w tych tablicach Little'ego Richardsona. Natomiast w pozostałych miejscach wstawiamy współczynniki, które zależą od partycji alfa, no w ten sposób, że mamy partycję alfa, mamy jej diagram Younga. Jak weźmiemy transpozycję diagramu Younga, no to on też odpowiada, ta transpozycja też jakiejś partycji, to jest partycja sprzężona do tej partycji alfa. W naszym przypadku to akurat jest 5, 2, 1. No i wtedy wstawiamy, no w naszym przypadku 5 współczynników równych 1, 2 współczynniki równe 2, 1 współczynnik równy 3. No to by się dalej kontynuowało, gdyby ta partycja była większa, ale większa nie jest. No i żeby to było tablicą Little'ego Richardsona, to te współczynniki muszą być słabo rosnące w każdym wierszu, ściśle rosnące w każdej kolumnie. No i jeszcze muszą spełniać na tak zwaną własność permutacji kraty, co oznacza tyle, że jak ustalimy jakąś kolumnę, to po prawej stronie zawsze jest co najmniej tyle jedynek, ile jest dwójek, co najmniej tyle dwójek, ile jest trójek, co najmniej tyle trójek, ile jest czwórek i tak dalej. Więc no, to jest jakiś obiekt kombinatoryczny, tablice, skośne tablice wypełnione jakimiś współczynnikami, które spełniają jakieś tam warunki. Tutaj widzą Państwo dwa przykłady tablicy Little'ego Richardsona typu alfa, beta, gamma, gdzie alfa, beta, gamma też tutaj są napisane. Potrzebny mi jest pewna dwoistość zapisu tablic Little'ego Richardsona. Można je zapisywać jako tablice, tak jak tutaj pokazywałam, natomiast będzie mi też potrzebny zapis tablic Little'ego Richardsona jako ciągów partycji. Więc tak, najpierw bierzemy diagram Younga tych kratek, znaczy bierzemy diagram Younga kratek pustych, bierzemy partycję, która im odpowiada, to jest partycja gamma, oznaczamy ją przez gamma 0. Następnie dorzucamy jedynki i ten diagram Younga, a tak naprawdę partycję mu odpowiadającą, oznaczamy przez gamma 1. Więc tu widać 4, no bo mamy 3 puste kratki, jedna z jedynką, więc mamy 4, 3, 3, 3, 1, 1. Następnie dorzucamy dwójki, otrzymujemy wtedy partycję, która odpowiada diagramowi Younga, który zawiera puste komórki, jedynki oraz dwójki. No i na samym końcu dorzucamy tutaj trójki i ta partycja ostatnia jest już równa partycji beta. Czyli taką tablicę Little'ego Richardsona można zapisać z jednej strony jako diagram ze współczynnikami, a z drugiej strony jako ciąg partycji. Dobrze, i tak jak mówiłam o twierdzeniu Greena i Klein, które mówiło, że mamy, jeżeli istnieje obiekt naszej kategorii S alfa, S beta, S gamma, to istnieje tablica Little'ego Richardsona typu alfa, beta, gamma. I odwrotnie, jeżeli istnieje tablica Little'ego Richardsona, to istnieje obiekt tej kategorii. I tutaj w jedną stronę pokażę Państwu, jak to się przyporządkowuje. Przez N alfa oznaczmy przez A, moduł N beta przez B. Mamy taką trójkę wtedy A, B, F. Zakładamy, że ten moduł A ma stopień niepotętności R, co oznacza, że te do potęgi R jest pomnożone przez A daje 0, a mniejsze potęgi już nie. I mając no te tutaj moduły, możemy stworzyć taki ciąg epimorfizmu, gdzie mamy moduły ilorazowe, ponieważ te do potęgi r tej razy f od a jest równy 0, więc ten pierwszy moduł jest równy b. No i później mamy coraz mniejsze takie moduły i epimorfizmy indukowane. Ten ostatni tutaj w ciągu jest izomorficzny z n gamma, no bo no z tego względu, że ta kategoria, te obiekty tej kategorii to spełniają, że to jądro tego homomorfizmu F jest izomorficzne z N gamma. Więc te moduły ilorazowe, które występują w tym ciągu epimorfizmów,
no, są potem tymi operatorami liniowymi, więc są postaci N, gamma i dla pewnej partycji gamma i. I tutaj te partycje, które odpowiadają tym modułom, tworzą nam taki ciąg partycji. Inkluzje tutaj zachodzą, dlatego że tutaj są epimorfizmy. No i ten ciąg definiuje nam pewną tablicę, czyli mamy taką drogę od obiektu kategorii S alfa beta gamma do tablicy. I właśnie wynik Brina pokazywał, że to jest tablicą Michelguda-Richardsona. Dla obiektu X właśnie taką tablicę oznaczamy przez gamma X. Dowód tego faktu można na przykład znaleźć w książce McDonalda Symmetric Functions and Whole Polynomials. W drugą stronę jest trudniej, to zrobiła Klein i w jednej ze swoich prac, ja o tej drodze powrotnej mówić nie będę. Czyli w jakiś sposób przyporządkowujemy temu obiektowi tablicę w tej budowie Richardsona, nawet mamy tak naprawdę przepis, jak to zrobić. No tu jakby ktoś chciał sobie przykład przeanalizować, to napisałam jakiś przykład, taki dosyć prosty. Mamy partycję alfa to jest 3, partycja beta to jest 4, 2, no i gamma akurat to jest 3, więc ta trójka N3, N4, 2 wygląda to tak, tu mamy moduł cykliczny KT przez T do trzeciej, tu mamy sumę prostą KT przez T do czwartej, suma prosta KT przez T do kwadratu. No i tutaj ten monomorfizm jest taki, że jedynka wchodzi tutaj na T, tutaj na jedynkę. Kojądro jest wtedy izomorficzne, można policzyć z KT przez T do trzeciej. Tutaj napisałam mnożenie przez potęgi T tego homomorfizmu. Jak się trochę rachunków wykona, pewnie niezbyt trudnych, akurat w takim małym przykładzie, one nie są trudne, bo tutaj się czasami dosyć te rachunki są skomplikowane, żeby policzyć te wszystkie ilorazy w tym ciągu, który ja pokazywałam tutaj, no te wszystkie ilorazy musimy policzyć, więc to jakąś tam pracę trzeba wykonać, ale jak ją się wykona, to wyjdą nam takie partycje i taka tablica Littleuda-Richardsona będzie stowarzyszona z tym obiektem. Dobrze, i teraz co te tablice Littleuda-Richardsona mówią nam więcej o tych obiektach, oprócz tego, że są zdefiniowane jako takie ilorazy. Żeby podać pierwszy wynik, jeszcze nie mój, to muszę mieć takie oznaczenie PLM. LM to są liczby naturalne, L musi być mniejsze bądź równe od M-a. I PLM to oznaczamy taki dosyć prosty obiekt, znaczy no nie jest prosty, ale jest łatwy do napisania tej kategorii S alfa, beta gamma to tam dla konkretnego odpowiedniego, dla odpowiednich partycji. To jest taki obiekt N, tu jest partycja, która ma jeden współczynnik L, tu jest partycja, która ma jeden współczynnik M, czy to jest moduł cykliczny, zanurzony w drugi moduł cykliczny na jedyny możliwy sposób, jak można je tam zanurzyć. I twierdzenie właśnie mojego współpracownika, Markusa Schmidt-Majera, daje taki posmak tego, no, co tutaj możemy odczytać. On zinterpretował liczbę współczynników równych L w M tym wierszu w tablicy Littleuda-Richardsona gamma X. Mamy obiekt X, N alfa, N beta F. Stowarzyszamy mu w ten sposób, o którym ja mówiłam wcześniej, tablicę Littleuda-Richardsona gamma X. No i patrzymy na M ty wiersz, od góry liczymy wiersze. Patrzymy, ile tam jest współczynników równych L. No i ta liczba jest na przykład równa wielokrotności modułu P1M jako składnika prostego takiego tutaj obiektu, który jest indukowany przez ten obiekt X, czyli coś możemy powiedzieć o rozkładzie jakichś obiektów na, może nie tyle rozkładzie, o jakichś składnikach prostych pewnego typu obiektów w naszej kategorii. I też ta liczba się interpretuje jako wymiar w przestrzeni ilorazowych pewnych homomorfizmów. To też może nie jest ważne, jak one są zdefiniowane, natomiast chciałam powiedzieć, że jest dosyć jakaś głębsza rzecz kryje się w tej kombinatoryce, nie tylko same takie
kombinatoryczna rzecz. Tam jest zakodowana w jakiś sposób algebra. Dobrze, a to co my robimy wspólnie? Zainteresowaliśmy się trochę geometrią, rozmaitością monomorfizmów. I od tego momentu ciało już musi być algebraicznie domknięte. Wcześniej ta algebraiczna domkniętość ciała nie była konieczna. Rozważamy przestrzeń archimiczną macierzy. Takich formalnie to traktujemy jako homomorfizmy liniowe z n alfa do n beta traktowanych jako przestrzenie liniowe. Jak ustalimy bazę tych modułów, to możemy to utożsamiać z macierzami. I taką przestrzeń oznaczamy przez h alfa beta. Ona na razie zależy tylko od alfa i od beta, od partycji alfa beta. Następnie w tej tutaj przestrzeni wyróżniamy taki podzbiór. On jest konstruktywnym podzbiorem tutaj. Jest to zbiór składający się ze wszystkich monomorfizmów, znaczy macierzy, które odpowiadają monomorfizmom z n alfa do n beta, ale już jako kt modułów, takich, że kojądro jest izomorficzne z n gamma, czyli taki, do tej kategorii s alfa beta gamma dopasowujemy ten zbiór v alfa beta gamma. Jeszcze tutaj dla tablicy Witolda Richardsona gamma typu alfa beta gamma możemy w tym zbiorze v alfa wyróżnić taki zbiór v gamma, który składa się z tych wszystkich monomorfizmów, którym odpowiada tablica, ta konkretna tablica Witolda Richardsona typu gamma. No, tak jak ja pokazywałam, z monomorfizmem F stowarzyszamy tablicę Witolda Richardsona i bierzemy wszystkie monomorfizmy, które tę tablicę Witolda Richardsona konkretną nam daje. Wtedy ten zbiór konstruktywny V alfa beta gamma jest sumą rozłączną tych zbiorów V gamma i ta suma jest indeksowana wszystkimi LR tablicami typu alfa beta gamma. Tutaj mamy taki dosyć ciekawy wynik, który mówi, że mówi, jakie są nieprzywiedne składowe tego zbioru V alfa beta gamma. Okazuje się, że te domknięcia w topologii Zaryskiego tych zbiorów V gamma są nieprzywiednymi składowymi. One mają wszystkie ten sam wymiar równy stopniowy odpowiedniego wielomianu Hall. No i właśnie zainteresowało nas to, jak te zbiory V gamma, czy tak naprawdę nieprzywiedne składowe tego zbioru V alfa beta gamma są wzajemnie właściwie położone w tym V alfa beta gamma. Co to znaczy wzajemnie, jak one tam są położone? Zainteresował nas taki porządek. Na początku zdefiniowaliśmy relację zwrotną i słabo antysymetryczną na tablicach Witolda Richardsona typu alfa, beta, gamma. Tutaj widać definicję tej relacji. Gamma jest mniejsze bądź równe od gamma tylda wtedy i tylko wtedy, kiedy część wspólna zbioru V gamma i domknięcia zbioru V, znaczy część wspólna zbioru V gamma tylda i domknięcia zbioru V gamma jest różna od zbioru pustego. I przez takim symbolem oznaczamy przechodnie domknięcie tej relacji, to jest częściowy porządek. Chcemy zrozumieć jakoś tę relację za pomocą tablicy Witolda Richardsona. W tym celu wprowadzamy pewne częściowe porządki na zbiorze tablic Witolda Richardsona. Znowu ustalamy tablicę Witolda Richardsona tego samego typu, alfa, beta, gamma i definiujemy takie ruchy. Box. My nawet nie jesteśmy ich w stanie na dzień dzisiejszy zdefiniować dla wszystkich tablic Witolda Richardsona, tylko dla pewnych typów. Natomiast to jest coś takiego, że my zamieniamy dwa współczynniki w tablicy Witolda Richardsona. Tutaj widać, że w tej mniejszej, tutaj zamieniliśmy dwójkę i jedynkę. No i w tej tablicy, która jest mniejsza w tym porządku, ta dwójka jest wyżej położona. Na tym drugim przykładzie zamieniliśmy dwójkę z trójką i też ten większy współczynnik jest wyżej niż tutaj, jak ten element jest mniejszy. Takie ruchy mamy box, nawet to nazywamy ruchami box. I przez box tutaj takim znaczkiem oznaczamy częściowy porządek zdefiniowany przez te ruchy, generowany tak naprawdę przez te ruchy. To jest jeden taki kombinatoryczny porządek na tablicach Witolda Richardsona. Drugi kombinatoryczny porządek na tablicach Witolda Richardsona jest bardzo klasyczny. To jest porządek dominujący.
I tutaj musimy wykorzystać tę drugi sposób zdefiniowania tablic literatury do Richardsona, mianowicie jako ciągi partycji. Jak dwie tablice gamma, gamma, tylda mają ten sam typ alfa, beta, gamma, to ta liczba partycji, które je definiują, jest taka sama. I mówimy, że gamma jest mniejsza bądź równa od gamma tylda w tym porządku, no wtedy tylko wtedy, kiedy każda z tych dla każdego i partycja gamma i jest mniejsza bądź równa w tym porządku gamma tylda i. Dominujący porządek dla partycji czasami jest nazywany naturalnym, to też jest klasyczny porządek, który się rozważa na partycjach. Tutaj jest przypomnienie, gamma jest mniejsze bądź równe od gamma tylda, jeżeli dla każdego j suma pierwszych j współczynników partycji sprzężonej do gamma jest mniejsza bądź równa od sumy pierwszych j współczynników partycji sprzężonej do gamma tylda. Tu mamy dwa częściowe porządki kombinatoryczne na zbiorze tablic liter Wooda-Richardsona. Jeden porządek, który ma takie zabarwienie geometryczne. I teraz jakie są przykładowe wyniki, jakie my tutaj otrzymujemy? Ogólnie jest zawsze tak. To jest wynik Markusa Schmidt-Majera i mój, ten pierwszy tutaj punkt. Przy czym ta druga implikacja, że z tego porządku brzegowego Boundary wynika porządek dominujący, to jest ogólne, natomiast my tego porządku box, tak jak powiedziałam, nie zawsze umiemy zdefiniować, nie dla każdego kształtu tego Wooda-Richardsona. Natomiast kiedy jest równoważność? No, nie wiemy kiedy tak zawsze, natomiast w takim przypadku jak tutaj przyszedł tam z pomocą trochę Q Thomas i przy założeniu, że beta minus gamma jest jednocześnie pasem poziomym i pionowym, potrafimy pokazać, że tu jest równoważność tych porządków. To sprowadziliśmy do tak naprawdę do standardowych tablic Younga ten problem i jakoś nam się udało to pokazać we trójkę. A pas poziomy i pionowy oznacza tyle, że w każdym wierszu i w każdej kolumnie jest co najwyżej jeden współczynnik. Więc mamy te trzy porządki są równoważne w tej sytuacji. No i teraz może skupię się trochę właśnie na tym przypadku, kiedy one są równoważne, czyli jak mamy pas poziomy i pionowy. Przykładem to zilustruję. Takim. No to jest pas poziomy i pionowy i wtedy jak mamy ustalone te beta, gamma, to tak naprawdę nie musimy pisać tej całej tablicy. Wystarczy, że współczynniki zapiszemy. Tutaj zaczynając od lewego dolnego rogu, kończąc na prawym górnym. Tutaj tablicy to jest 1, 2, 1, 3, 2, 1, czyli zamiast tablic Little Wooda-Richardsona piszemy takie ciągi. Przez te alfa, beta, gamma oznaczam zbiór tablic tablic typu alfa, beta, gamma. No, mamy trzy posety, które w tym przypadku są sobie równe, bo te trzy porządki są równoważne w tej naszej sytuacji. Tak wygląda diagram Hassego, tego tutaj posetu w tym przypadku. Proszę zobaczyć, że istnieje dokładnie jeden element maksymalny, dokładnie jeden minimalny. Jeszcze jak się dobrze przyjrzymy, to ciągi nasycone wszystkie są tej samej długości. My zresztą pokazując to pewne związki z porządkiem Brucha tutaj pokazywaliśmy, więc to nie jest jakieś zaskakujące, przynajmniej jak się tam spojrzy na szczegóły dowodu. Ale co to nie jest przypadek, to co powiedziałam. Więc gdy mamy ten pas poziomy i pionowy, to tam zawsze istnieje element największy. Potrafimy go opisać. Tutaj widać był ciąg nierosnący. Zawsze istnieje element najmniejszy. Też potrafimy go opisać. No i wszystkie nasycone ciągi w tym posecie zawsze mają tę samą długość. Z tego tutaj kombinatorycznego tak naprawdę wyniku, no bo mamy jakieś częściowe porządki, które potrafimy opisać kombinatorycznie, wynika pewien wniosek na temat tych zbiorów, które nas tam interesowały. Przypomnę, że ten zbiór V alfa beta gamma był sumą tych zbiorów V gamma, gdzie gamma to są tablice liter Wooda-Richardsona. I w naszym przypadku, gdy ten beta minus gamma jest pasem pionowym i poziomym, istnieje jedyny w tym zbiorze tych V-gamma, jest jedyny podzbiór otwarty oraz jedyny podzbiór domknięty. Ten podzbiór otwarty odpowiada najmniejszemu elementowi, a ten podzbiór domknięty największemu elementowi w tym posecie, który no tutaj tak jest oznaczany. Dobrze, to co tutaj powiedziałam, to są
wyniki głównie tych dwóch prac. Pierwsza to właśnie jest Markusa Schmidt-Majera i moja. Tam było sporo geometrii, algebry. Natomiast ta druga praca jest bardziej kombinatoryczna i tutaj Hugh Thomas nam przyszedł z pomocą. Może jeszcze tylko powiem na koniec, że tak jak ja wspominałam, że ta kategoria jest bardzo trudna, że ona jest ogólnie dzika. Gdy te NM są duże, to te wyniki, one muszą być siłą rzeczy częściowe, znaczy takie niezbyt ogólne, bo jesteśmy w trudnym świecie. Natomiast gdy te liczby są małe, to jednak tam mamy jakiś skończony typ reprezentacyjny. I moja współpraca z Markusem Schmidt-Majerem zaczęła się od bardzo małych alfa, takich partycji, gdzie współczynniki są co najwyżej równe 2. I tam uzyskaliśmy sporo ciekawych wyników, takich właśnie wiążących własności Toby Centrada Richardsona z niezmienniczymi podprzestrzeniami niepotentnych operatorów liniowych. To się zaczęło właśnie od tej pracy w Transactions, a później mieliśmy jakieś kontynuacje, uogólnienie z moim doktorantem, panem Mariuszem Konieckim. Dobrze, dziękuję. To ja z grubsza tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękujemy za ciekawy wykład.